Przede mną kolejna kadra, finaliści Mistrzostw Polski Kadr Wojewódzkich, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, kadra Mazowsze. Kadra Mazowsze broni tytułu z rocznika 2006. No jesteście gospodarze. Powiedz mi, jak kadra się zmieniła od dywizji A w Kybiu i jak przygotowywaliście się do tych finałów. Przede mną przedstaw się kapitan Mazowsza. Nazywam się Błażej Czapla. Myślę, że przygotowaliśmy się bardzo dobrze. Kadra się niewiele zmieniła, chyba tam jeden zawodnik. Wojtek. Jak on ma? Jasiewicz. A nie ma. Harkę nie ma. No, Mateusza Harkę. I to chyba tyle. Czy jako gospodarze czujecie presję w wyniku, czy po prostu podchodzicie do tego na luzie, co będzie, to będzie, w końcu przede wszystkim będziecie się chcieli pokazać trenerom kadry Polski. Jak często mieliście tutaj treningi w tej hali? Treningi tu mieliśmy za każdym razem. No to jakie było jeszcze pytanie, bo on mnie rozproszył trochę. Nie mamy jakby presji, wydaje mi się, w wyniku, bo jesteśmy pewni siebie i dobrze przygotowani i czujemy się bardzo pewnie i mamy nadzieję na dobry turniej. Nazywam się Mateusz Soczyński z kadry Mazowsza. Co byście chcieli powiedzieć kibicom, bo wiadomo ich nie może być. Jakbyście chcieli przekazać, no polecić, żeby was oglądali, żeby zostawili wszystko, co jest do zostawienia w domu i oglądali wasze mecze. Po pierwsze zostawcie subka i łapkę, oglądajcie mecze na kanale PZ Kosz i polecamy oglądać, ponieważ zawody będą na bardzo dobrym poziomie. Nic dodać, nic ująć. Dziękuję, kadra Mazowsza. Do jutra, do zobaczenia.